Dzień dobry wieczór. W zasadzie za każdym razem, jak wychodzi potocznie mówiąc składak typu flip, typu klapka, podchodzę dokładnie z tym samym założeniem. Fajnie, że jest i na tym moja ambicja się kończy, ale Motorola w końcu pokazała coś, na co długo czekałem, nie tylko ja. Nie będę też sztucznie przedłużać, udawać, że nie wiecie, czemu to Motorola zmienia w zasadzie warunki gry, a jeżeli nie wiecie, to wszystko rozchodzi się o ten dodatkowy duży ekran. I tak, to niby tylko większy ekran, ale w praktyce to mały, wielki ekran, który z mało użytecznych klapek wyciąga więcej niż tylko zginanie i że są małe. To znaczy, o ile foldy lubię, propsuję, bo to po prostu dwa urządzenia w jednym. Albo smartfon, albo mały tablet z zupełnie inną funkcjonalnością programowania po rozłożeniu pod użytkownika, tak flipy, dużo mniejsze baterie, dużo większa podatność na uszkodzenia mechaniczne, a przy tym kosztowały też dużo więcej, a jako konstrukcje zupełnie inne, no bo nie były konwencjonalne, nie dawały nam zupełnie dotychczas żadnych innych dodatkowych funkcjonalności. Dotychczas. W końcu za pomocą tego zewnętrznego ekranu możemy robić nie coś, a wszystko, dosłownie wszystko. Wykonać telefon, wysłać SMS-a, skorzystać z Messengera, prowadzić wideorozmowy, robienie selfiaków dużo lepszej jakości, ustawić nawigację, potem mniej istotne. Przeglądać Insta, zarządzać Spotify'em, grać w jakieś pierdółkowate gierki, czy też na przykład oglądać sobie YouTube'a. I ja wiem, zdaję sobie sprawę, że to brzmi turbo prozaicznie, turbo prosto i że zaraz pojawią się komentarze typu wielkie mi halo, dodali większy ekran i nagle jest super. XDDDD. Ale tak właśnie jest, bo po pierwsze ten mały AMOLEDowy gadatek 3,6 cala 120 Hz zupełnie nie ustępuje jakością od swojego większego brata. Też AMOLED 120 Hz o rozmiarze 6,9 cala, a jedyna różnica, prócz rozmiaru, to jasność. Większy 1850 nitów, mniejszy 1500. I do obu mamy też dostęp za pomocą jednego szybkiego, pojemnościowego czytnika linii papilarnych scalonego z przyciskiem zasilania. Ale po drugie, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, jakie funkcjonalności ten ekran nam oferuje i z tego, jak z niego możemy korzystać, ale o następstwa, jakie wynikają z tego dokładnie korzystania. Zakładając czysto hipotetycznie, że będziemy korzystać tylko z tego mniejszego ekranu, to oszczędność energii jest gigantyczna, a przynajmniej porównując to w sprawiedliwym benchmarku w tych samych warunkach. Tak zwany rundown wypluwa na dużym ekranie w benchmarku PCMark 12 godzin, na małym 22. Po drugie, oszczędza to też i zawiasy. Oczywiście Kuba Klawiter pokazywał, że zajechanie zawiasów będzie bliskie czasu zakończenia mody na sukces, ale mimo wszystko no, jest to zaleta tym bardziej, kiedy zawiasy motki... No... To jest trochę tak, jakby miał waszej babci powiedzieć, albo mojej babci. Czemu mam waszej mówić, jak mogę swojej? Jak smakuje kebab o drugiej w nocy na gastrofazie? Jeżeli tego nie spróbuję, to się nigdy nie dowie. I dokładnie tak samo jest tutaj. Ja mogę wam powiedzieć słowami, jak te zawiasy pracują, że pracują miękko, głucho, wszędzie. Bo że jakby zębatki były wykonane z miękkiego metalu. No nie da się tego, tak jak powiedziałem, opisać słowami. Trzeba iść samemu, namacalnie się przekonać, jak one pracują. I zdaję sobie sprawę, że trochę wydźwięk tego, jak je opisuję, jest negatywny, ale to nie oznacza, że one są dużo mniej wytrzymałe i tak naprawdę nikt nie jest w stanie tego zweryfikować przez tydzień, dwa tygodnie, czy też trzy miesiące, pół roku. Zobaczymy po prostu po trzech latach, jak sample flipów wszelakiej maści będą wyglądać na różnych portalach ogłoszeniowych. Chciałbym jednak zaznaczyć, że o ile klasycznie jest zgięcie na głównym ekranie, tak na żywo, bardzo mało widoczne i bardzo mało wyczuwalne palcem. Tak naprawdę pod tym względem to chyba najlepszy składak i kto wie, czy to nie jest właśnie następstwo takich, a nie innych zawiasów. Natomiast dalej nie jest to szkło hartowane, które miałoby być pokryte skuteczną powłoką oleofobową. Po prostu palcuje się niemiłosiernie. Klasyk dla tego typu konstrukcji, które niestety kosztem inwestycji w technologię składania, żeby ekrany i zawiasy były coraz to lepsze, mają swoje kompromisy, które powodują, że są to urządzenia po prostu gorsze technicznie względem konwencjonalnych smartfonów, ale jak to mówią, coś kosztem czegoś. Nie ma tutaj pełnej wodoodporności, ma powłokę na delikatne zachlapania, ma mniejszą baterię, tylko 3800 mAh, co daje klasyczne dla klapek do 4 godzin SOT na samym LTE, a przy tym ładowanie nie czaruje. Bezprzewodowe jest, ale 5W. Dla obrazu zegarki Galaxy mają 10 i przewodowo 30W, od 5 do 100% według mojego pomiaru 55 minut. Motka nie wyróżnia się też komponentami, co prawda z jednej strony ma tego dobrego Snapa 8 Plus Gen 1, podpieranego
bo przez 8 GB RAM-u i 256 GB ROM-u UFS 3.1 dokładnie tak samo jak Galaxy Flip 4, co oczywiście daje znakomitą, płynną, kulturalną, stosunkowo termicznie pracę niemalże czystego Androida, bo jest aplikacja Moto zrzeszająca dedykowane, ciekawe gesty i funkcje okraszone mało wyrazistymi wibracjami, czuć, że chcą, ale nie mogą być haptyczne. Tak z drugiej strony trzeba mieć tę świadomość, że jak na ten budżet nie mamy tego najnowszego Snapa 8 Gen 2 UFS 4.0 czy dobrego aparatu. Główna jednostka to bardzo mała matryca i choć nie jest ona znana, w sensie jakiego producenta, to rozmiar 1 na 2,55 cala mieszczący 12 megapikseli o rozmiarze 1,4 mikrometra daje obraz jak Sony IMX363 stosowana swego czasu we wszelakiej maści Google Pixela, które były słynne z tego, że miały dobre aparaty, ale miały turbo bardzo dopracowany software, ale z racji, że te aparaty technicznie, te matryce nie dojeżdżały, to było widać namacalnie, to wymienili na nowsze, lepsze matryce. Z kolei 363 był też montowany w Xiaomi Redmi 8A za 500 zł. Tutaj mamy za to jeszcze optyczną stabilizację obrazu, bardzo jasny obiektyw f1.5, z kolei ultra szeroki, drugi z dwóch aparatów, jest jeszcze mniejszy. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie mój domysł bazujący na technicznych parametrach, ale bez względu na to, jaka to matryca jest, fizycznie te parametry są po prostu słabe. A zdjęcia to tylko i wyłącznie uzupełnienie tego i końcowy tego rezultat, jej zwieńczenie. Mała matryca to słaby zerowy bokeh, szeroka głębia ostrości, mała ilość zarejestrowanego światła, więc i mało danych, nikła ostrość, dużo mniejsza dynamika i nawet za dnia zdjęcia są wypłowiałe, totalnie bez błysku, smaku i nawet nie trzeba robić bezpośredniego porównania, by to dostrzec. W nocy nie trzeba opisywać, wystarczy zobaczyć. I czuję trochę duży niesmak, bo zarówno Samsung, jak i Oppo też nie mają super aparatów, ale są chociaż średnie. Tutaj... Maksymalna rozdziałka, jaką nagrywa Motorola, to 4K z klatkarzem 30 lub też 60 klatek na sekundę, w którym ja teraz nagrywam, w sensie 4K 30 i niestety nie możemy przechodzić pomiędzy obiektywami podczas nagrywania. To jest o tyle dziwne, że możemy nagrywać w 4K na ultraszerokim, ale przechodzić pomiędzy obiektywami nie możemy. Stabilizacja jest optyczna plus elektroniczna, czyli hybrydowa, chwilę się przebiegnę, żebyście mogli ją ocenić, jak funkcjonuje, w razie czego w ustawieniach można wyłączyć. Ja sobie tak patrzę teraz na tę próbkę wideo, którą przed chwilą nagrałem. Ja się pytam, co to jest za stabilizacja, co żelatynką pachnie tak. No i tak się prezentuje nagranie z Motorola. Audio z chociażby takich filmików odtwarzane jest z, powiedziałbym, normalnych, nie kujących, ale płaskich głośników stereo, a całość przechodzi do nas w kompletnym zestawie. Na to zalicza się plastikowy dwuczęściowy case, przewód, ładowarka o mocy 30 W i pudełko. Niby nic, niby tylko pudełko, ale... Słucham. A jesteś w stanie przyjść na 30 sekund? Co mam zrobić? Powąchać coś. A? Powąchaj. A ja nie pokażę się. Ale powąchaj. Ja na co chodzi? Pachnie? Pachnie perfumami. Ładnie pachnie? Tak. Tak? Męsko czy damsko? Damsko. Damsko? Męsko! A z czym ci się taki zabieg kojarzy? Zapach? No. Znaczy nie, w ogóle taki zabieg. Wypachnienie. No, zachęcam do kupna. A wiesz, czy mi się kojarzy? Z listami miłosnymi z gimnazjum. Ja dostałam niewypachnione od ciebie listy, tylko zasmarkane chusteczki. No. Nie, tego nie umieszczę. Mam je jeszcze. Podsumowując i reasumując, testowana dzisiaj motka, żeby grzecznie nie pomylić, jak się ją wypowiada, to kolejny krok w ewolucji rewolucji smartfonów składaków. W zasadzie to dwa kroki, bo Motorola z każdą generacją tego modelu obniża cenę startową, co się ceni, ale przede wszystkim wprowadzając dużo większy asystujący ekran, zmienia trochę konstrukcyjną fanaberię, aż sprawdziłem, czy znaczenie tego słowa tutaj pasuje, w praktyczne rozwiązanie. Oczywiście dalej zakup klapki wiąże się z gorszym technicznie smartfonem, ale tak rynek obecnie wygląda. To jego wrodzona cecha, a to co mi tutaj doskwiera najbardziej, to niedowożący aparat. Natomiast patrząc przez pryzmat samej konstrukcji, dzięki bardzo małemu zagięciu głównego ekranu z bardzo przydatnym też mało dużym ekranem powoduje, że jest to
może nie najlepsza klapka, bo według mnie nie ma po prostu najlepszej klapki. Każda ma swoje zauważalne plusy, jak i minusy. Tak, na pewno jest najpraktyczniejsza, ale przede wszystkim najlogiczniejsza w swojej konstrukcji, jaką tu i teraz możemy dostać. I takim akcentem zakończymy ten materiał, za którego oglądanie Wam bardzo dziękuję. Zdrówka, dużo uśmiechu, no i MP z Grusona. Globalnie. Raz jeszcze dziękuję za oglądanko. Do następnego razu. Cześć. Pierwszy raz tutaj. Ciekawe, ile im zapłacą.